Dobrej pory doby. Bitwa na Kulikowym polu. Dymitr Doński postanowił zrzucić tatarskie jarzmo. Kiedy przyjechali tatarscy baskaki pod Aninę, Dymitr ich grzecznie przyjął i uprzejmie zapytał: czym mogę służyć? Przyjechaliśmy pod Aninę, odpowiedzieli baskaki. Pod Aninę? Po jaką Daninę? Baskaki baskoczyli ze zdziwienia prawie do sufitu. Po zwykłą daninę, powiedzieli, zaczynając się irytować. Chan potrzebuje pieniędzy. Jeśli chan potrzebuje pieniędzy, niech idzie do pracy. Wszystkich żebraków nie nakarmię. Tak też przekażcie chanowi. Zdaje się, że zwoł go Mamajem. Baskaki odwrócili się do drzwi. Poczekajcie, powiedział książę. Zapomniałem was powiesić. Baskaki się zatrzymali i zostali powieszeni. Kiedy Mamaj się o tym dowiedział, to tak się wściekł, że stracił dar słowa i 3 dni tylko tupał nogami. W ciągu 2 dni zebrał swoją ordę i poszedł na Moskwę. Dymitr Doński poszedł mu naprzeciw. Wojsko rwało się do walki, pałając chęcią stłuczenia kumysopijców. Przed bitwą książęta zaczęli błagać księcia, by nie ryzykował swoim życiem, ale Dymitr Doński im powiedział: życie mi nie jest drogie. Byle tylko mojego ulubieńca, Michała Brenka, uratować od śmierci. Naraz kapitalna myśl olśniła głowę Dymitra. Michajło, zawołał Brenka. Co, książę, rozkażesz? Zdejmij z siebie zwykłą suknię żołnierza i włóż moją, drogą, wielkoksiążęcą suknię. Niechaj tylko Tatarzy się odważą w ciebie wystrzelić. Ja zaś włożę twoją. Michał Brenko usiłował zaprotestować. Można znaleźć kilka wersji tego nazwiska lub przezwiska. Brenko, Brenk, Brenok, a nawet Brianok. Wybieramy wersję podaną przez autora. Natomiast nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, że Brenko w tej bitwie zginął. Książę, przecież w twojej sukni będę bardziej widoczny. Rób, co ci każą, odpowiedział książę. Włożywszy suknię swojego ulubionego bojara Brenka, Dymitr położył się pod gałęziami ściętego drzewa. Tymczasem Tatarzy rzucili się do ucieczki. Sam Mamaj uciekał na czele wszystkich, wykrzykując niemiłe Mahometowi słowa. Przyczynę tatarskiej ucieczki wyjaśnia się dwojako. Historycy mówią, przyczyną ucieczki był pułk zasadzki, który nieoczekiwanie rzucił się na Tatarów. Natomiast kronikarze twierdzą, nie odwaga była tutaj przyczyną, ale ingerencja siły niebiańskiej. Kiedy Rosjanie rzucili się do ucieczki, aniołowie zaczęli razić Tatarów. Trzeźwi ludzie bardziej skłaniają się ku temu, że to kronikarze mają rację. Rzeczywiście, bez aniołów trudno było zwyciężać wojsku książęcemu. Kiedy bitwa się skończyła, Dymitr wyszedł spod ściętego drzewa i upewniwszy się, że nie jest ranny, zaczął przyjmować gratulacje. Rzekę, na brzegach której wydarzyła się słynna bitwa, na cześć Dymitra Dońskiego nazwano Domem.